jeśli chodzi o rozwój, drodzy Państwo, rozwój smaku, rozwój zapachu, poznawania nowych rzeczy, no to trafiliście idealnie. Moim gościem Matteo Brunetti, finalista 6. edycji programu Masterchef. Buongiorno. Buongiorno, come stai? Benissimo, tu come stai? Bene, grazie. No, widzę, że tutaj mocno. Nie. Powiem Ci, no, akurat miałem przyjemność mieszkać trochę we Włoszech. Język nie, jedzenie tak. Jesteś influencerem, tiktokerem, celebrytą, kucharzem, Włochem z polskimi korzeniami, człowiekiem, który pokazuje nam nowe smaki, uczy nas wielu rzeczy, ale zarazem inspiruje, bo prostota niektórych Twoich dań mnie przeraża, a imponuje mi tym, że naprawdę do zmywania jest bardzo, bardzo mało. To jest Twój pomysł na siebie, na włoskie jedzenie, żeby tak troszeczkę złamać tych Polaków, żebyśmy odeszli od standardowego zachowania? To jest bardziej takie, bym powiedział, promowanie tej filozofii włoskiej kuchni, ponieważ dla mnie i dla wszystkich Włochów, no to włoska kuchnia to jest proste składniki, prosto przyrządzone, żeby powstało dosłownie w kilka minut pyszne danie. I to jest coś, co czasem brakuje do zrozumienia za granicą. Mhm. Czyli jak przygotowywać te dania, żeby były pyszne i powiedzmy właśnie włoskie. I to jest właśnie nie przekombinowanie tego wszystkiego. I ludzie to zapominają. Zawsze myślą, a dobra, to więcej składników to jest lepiej. A jednak czasem jest odwrotnie. Czyli ta filozofia w tych przepisów, które pokazuje w mediach, no to na tej podstawie się buduje. Ja wywodzę się ze świata sportu. 20 lat temu przyjechali do nas pierwsi włoscy trenerzy, którzy troszeczkę otworzyli nam oczy na siatkówkę. My bardzo mocno progresowaliśmy. Powiedz mi, jaka jest Twoja reakcja, jak przychodzisz z ciekawym pomysłem, z tym minimalizmem? Jak reagujemy my, Polacy? Jesteśmy otwartym narodem, jeżeli chodzi o kulinaria? Polacy są coraz bardziej otwarci. Czyli jest źle, dzięki. Naprawdę, bardzo dziękuję. Tak. Nie, jest zawsze tak, że jak proponuję jakiś prosty przepis, to zawsze ktoś chce, nie wiem, przekombinować, dodać tą słynną śmietanę, czy do carbonary, czy do jakiegoś innego dania. Wiadomo, no są jakieś tam dania makaronowe na przykład, że we Włoszech używamy tą śmietanę, ale nie ma ich tak wiele, jakby się wydawało, albo dodawanie, nie wiem, mascarpone do jakiegoś sosu, mm-hmm. czy... Nie, to jest, wiesz, to proste składniki, dobre warzywa, sezonowość jak najbardziej, jakoś z tym można sobie poradzić. A wiesz, jak reaguje Polak wchodzący do włoskiej restauracji albo szukający włoskiego smaku, z czym mu się to kojarzy? Z dwoma rzeczami: pizza i makaron. Dokładnie. No, ale chyba... Z makaronem mogę się zgadzać, że... A włoska nie jest aż tak uboga, no wybacz. Z makaronem akurat mogę się zgadzać, że no Włosi jedzą prawie codziennie ten makaron. No jesteśmy makaroniarze, no to mm-hmm. w krwi i kości. Z pizzą to jest takie danie weekendowe, to jest taki ze znajomymi coś sobie zjesz, albo nie wiem, jakiś tam kawałek jako przekąska sobie w jakąś mniejszą knajpę zamówić. Ale tak, dobrze powiedziałeś, no włoska kuchnia to jest mnóstwo innych rzeczy. To owoce morza, rybki, mhm. wędliny, sery. Nawet po prostu tak podane, jakie są, bo to jest już sam w siebie bardzo dobry produkt. Czyli tak jak, nie, tu w Polsce często się napotykamy na deskę serów, deskę wędli, mhm. no to można to nawet urozmaicić jakąś, nie wiem, boczną sałatkę, jakieś wrząż mozzarellę i samemu uwędzić w domowymi sposobami, jakąś rykotę, tu miodzik, to jest naprawdę produkt. Spędzając pierwsze uwielbiam za to. Naprawdę, to jest więcej niż słowo, to jest kultura. To może znaczyć wszystko. To jest mowa ciała, którą Włosi mają w sobie. Pamiętasz swoje pierwsze święta w Polsce? Jest grudzień, zbliżamy się do Bożego Narodzenia u nas w kraju, a to jest naprawdę gigantyczne, trzydniowe i nazwę to tak, maraton jedzenia. Zgadzam się. I to jest wielkie podobieństwo do Włoch, bo też we Włoszech robimy takie maratony, ale moje pierwsze święta w Polsce, to ja pamiętam, nie wiem, to było chyba z 15-16 lat temu, może nawet i więcej. Co cię przeraziło?
ilość śniegu. Bo wtedy naprawdę tego śniegu było masa, było wszędzie biało. Po raz pierwszy w życiu razem z moim starszym bratem to ulepiliśmy bałwana w ogródku. A jak zareagowałeś? Muszę wrócić do tego, co jest najmocniejszą twoją stroną. Jesteś showmanem, to widać, masz fajną energię. Ale powiedz mi, co zaskoczyło cię 15 lat temu na polskim stole? Ilość dań, które wtedy mi nie smakowały. Bo no, smaki się zmieniają. Do niektórych trzeba dorosnąć, zwłaszcza jak się pochodzi z innego kraju. Ale konkurent, co jest? Barsz nigdy mi nie do smaku nie... Złe skojarzenia z kolorem? Nie wiem, coś w jego smaku mi nie pasowało. Śledzie to tym bardziej. Jakoż, no, też jako młodszy człowiek, dziecko, to brakowało mi to, co we Włoszech mamy po prostu świeżego, świeże składniki. Dobrze, a dzisiaj jak siadasz do naszego stołu świątecznego, wigilijnego, w pierwszy, w drugi dzień świąt, jeżeli chcesz poznać nowe smaki, ja cię zapraszam do moich rodziców, naprawdę. Dobrze gotuję. Jak każda, wiesz, Polska doświadczona, tak samo jest we Włoszech, każda mama gotuje najlepiej, każdy tato pomagający jej w kuchni też to robi. Dzisiaj siadasz do stołu świątecznego w Polsce, od czego zaczynasz? Zaczynam od dwóch rzeczy, które ja marzę cały rok, żeby je zjeść. I tylko na święta. W żaden inny dzień ja tego nie jem. I to jest pierogi faszerowane grzybami, tam grzyby, kapusta i zupa grzybowa. Jezu! To jest coś, na co naprawdę czekam cały rok. I tak jak przygotowuje to moja mama, to jest mistrzostwo świata. Lepsze niż minestrone. Lepsza niż minestrone, bo no suma sumą, no we Włoszech jesz zupy, to przy takiej gorącej pogodzie to jest takie trochę... Uczymy się kultury włoskiej przez kuchnię włoską w Polsce, a odwróćmy się. Spójrzmy na Włochy. Czy jest cień szansy, żeby na przykład polska restauracja znalazła się gdzieś w Lombardii, w Mediolanie, gdzie mógłbym zjeść żurek, gdzie mógłbym zjeść kotleta schabowego, pierogi. Włosi byliby na tyle otwarci, żeby zaryzykować i uczyć się polskich smaków? Myślę, że jest taka szansa, ale bardziej w północnych częściach Włoch, że wiadomo, no, temperatura jest bliższa Polski. Czyli dookoła Trento zimą na żurek znalazłbym chętnych. Myślę, że tak. Zwłaszcza, że żurek, przynajmniej mi, to bardzo smakuje. To jest pyszna zupa. I takie pierogi, czy... No schabowy to też we Włoszech mamy schabowy, tak, a kotoletta alla milanese, czyli no to jest dosyć podobne, ale miałby szansę. Można by spróbować, no. A jak wygląda ten koniec grudnia, święta w takim włoskim stylu? I zatrzymajmy się gdzieś w połowie drogi. Nie na Sycylii, nie tak jak wspominałem w Trentino. Okej, okay, poruszajmy się gdzieś w połowie w okolicach Rzymu. Jak wygląda z okolicy, z których pochodzę? No to wygląda bardzo podobnie do Polski pod kątem klimatu. Duży stół. Wszyscy się tam gromadzą. Wszyscy chcą zjeść tak, jakby nie było jutra. Dużo tego jedzenia, dużo tych tradycyjnych dań, jak na przykład anguilla cartoccio. To jest węgorz w papierze, taki mi pieczony, albo słynna polenta, ale z bakala. A bakala to jest taki dorsz suszony, a potem znowu nawilżony różnymi sosami, albo inne rodzaje ryby inumido. Inumido to znaczy w takim sosie pomidorowym, no bo we Włoszech pomidory królują zawsze. Ale to, co najbardziej na przykład wspominam w święta włoskich, no to jest jak mój tata i wujkowie robili taki a la wysik, kto przyniesie najlepszą włoską babkę, i chodzi o ciasto po prostu. Słynne panettone. I we Włoszech mamy dużo takich cukierników, co każdy robi swoją wersję, coś tam inaczej, ktoś więcej, nie wiem, jajek, ktoś inne składniki. I w mojej rodzinie było tak, że każdy wujek jedną babkę przychodził i tak tradycyjnie się postawiało ją na kaloryfer, żeby nabierała temperaturę i była gotowa jako deser, gdy już przyjdzie czas i zjesz. Otwierał się i każdy, wiesz, tak...
tak wąchał, a tutaj jakieś aromaty cytrusowe, tu jakiś likier, tu czekolada, tu jakieś migdały kroili i wiesz, i tak, taka kontemplacja tego jedzenia, koniec końcem nikt, powiedzmy, nie wygrywał ten ala konkurs tej... Ale ten mistycyzm, taka energia, aura, pamiętasz to bardzo dobrze. Tak, i wszyscy kuzynowie, i żony, wujków, czyli... Czocze. Świetny jest to z języka polskiego. Czytałem o tobie, że masz takie ciekawe rzeczy, delikatnie przestawione szyk zdania, ale inne słowa, bardzo zbliżone do tego, co jest, ale radzisz sobie wyśmienicie. No czasem właśnie kombinuję, jak mi nie przychodzi jakieś słowo. Na przykład ostatnio, co tam było? No, pralka do ubrań. No czyli... jest, mamy. W łazience stoi w tak, domu. Tak. Nie, zmywarka do ubrań to było, bo właśnie nie pamiętałem słowo pralka i szukałem, dobra, to jest zmywarka. Jedno i drugo działa w podobny sposób. Mam na myśli pierze, myje, czyści. Mateo, masz wielkie szczęście. Jesteś kucharzem, który zna doskonale kuchnię polską, który zna doskonale kuchnię włoską. Jeżeli byśmy wyciągnęli te dwie kuchnie, co dla ciebie jest inspiracją? Gdzie ty jej szukasz? Czy ty kombinujesz z tymi klasykami włoskimi, które spotkałeś w dzieciństwie, z tą kuchnią, której nauczyłeś się w Polsce? Na zasadzie, wiesz co, mamo, ja ci teraz pokażę, coś zmienię. Albo moi drodzy koledzy, ja delikatnie, że tak powiem, zdynamizuję to danie. Kiedyś bym powiedział, że nie kombinuję, ponieważ bardzo się trzymałem tych zasad kuchni tradycyjnej, ale szczerze robiąc tak w kółko czasem to samo, no to nadchodzi taka chęć kreatywności, podejścia jakoś inaczej do tego dania i często staram się te tradycyjne dania, które... No są tłuste. Często we włoskiej kuchni są tłuste, często w polskiej kuchni. Jakoś je odświeżyć, nie zmieniając je za bardzo. I to jest taki tip dla wszystkich, którzy teraz nas oglądają i słuchają. To jest cytrus. Cytrusy do tłustych dań to naprawdę dają taki akcent restauracyjny, taki akcent świeżości. Odtłuszczają to danie. Kiedyś mi się zdarzyło zrobić z czystej takiej... moment kreatywności, oscypek. Klasycznie, grillowane, na patelni grillowej w domu. I na to starłem gorzką czekoladę. Uwierz mi. Ale poczekaj, chwilowo to do siebie naprawdę, nie pasuje. Naprawdę. I troszeczkę skórki z cytryny. Spróbujcie to w domu. Może dla was to jest jakaś, wiesz, jakiś... Abstrakcja, ale spróbujcie raz tylko i już nigdy nie wrócicie do tego. To jest bardzo ciekawe, bo tak się zastanawiam, czy są granice, czy... bo z pewnością zaczynasz taki eksperyment w domu, smakując sam. Jak dużo jest pomyłek, albo jak za daleko potrafisz się posunąć, że jesteś zdecydowany na to, żeby zaprosić swoich przyjaciół i powiedzieć, voilà, teraz testujemy. To jest tak, że najczęściej właśnie testuję dla znajomych. Sam nie jedząc tego. Sam nie jedząc, ale wychodzi to na dobrze. Zawsze jakoś to smakuje, ale tak, no najczęściej to wychodzę ze swojej strefy komfortu, kiedy muszę dla kogoś gotować. Bo wtedy, nie wiem, jak gotuję dla siebie albo... No nie, jak gotuję dla siebie, to tak... Jakoś w kółko no, podobne smaki sobie robię, natomiast jak chcę coś dla kogoś innego, no to myślę, nie mogę ugotować to, co dla siebie robię. Na co dzień musi być to coś więcej. I zaczynam kombinować jakieś flambirowane sosy. Czasem nawet kuchnia molekularna. No naprawdę tego jest bardzo dużo. Musisz gotować... Wiesz co, to będzie uszczypliwość. Ja jestem ze świata sportu, ty jesteś młodym człowiekiem, mam nadzieję, że... Też ze świata sportu byłem. Tak? No, kiedyś grałem w Lazio, ale młodsza drużyna. Piłka nożna. No. To zaryzykuję tak, miałeś szansę eksperymentować w trakcie trwania mundialu w Katarze, żeby nie ronić łez nad tym, że no niestety, ale Włochów na tym mundialu nie oglądałeś. A my, Polacy, wyszliśmy z grupy. Ale powiem tak, patrząc na to, jak
jak się toczą te mundiały, to chyba bardzo dobrze, że Włosi nie grali, bo to, co się dzieje, to jest kosmos. Wszystkie te największe drużyny, to wszystkie tam odpadały, ale mam to szczęście, że mam korzenie polskie i mogę kibicować właśnie Polakom z całym sercem. A teraz już Polaków nie ma, wchodzimy w taką decydującą fazę. Masz jakąś drużynę, za którą najmocniej będziesz tak ściskał kciuki? Niekoniecznie. Będę tak patrzył, jaki taki normalny widz. Jestem ciekawy z tego, co się wydarzy po prostu, bo... Czyli szukasz jakości? Szukam rozrywki, żeby ktoś właśnie pokazał wśród tych drużynach takiego pieprzu więcej, taki chili, nie? Bardzo dziękuję. Matteo Brunetti pięknie nam opowiadał o tym, finalista kultowego już kulinarnego show Masterchef, tak jak powiedziałem, influencer, człowiek, który edukuje, inspiruje, pokazuje, jak można łączyć różne kuchnie, przy tym ciekawie opowiadając i jednak tam tak delikatnie wbijając szpileczkę Polakom, szczególnie mężczyznom, warto, żebyście stanęli czasami przy kuchni i pogotowali. Oj tak, zgadzam się. Założysz fartucha i go nie oddawać. Bardzo ci dziękuję, Mateo. Do zobaczenia. Wszystkiego co najlepsze.